pełno przyspieszna, to nie są sprawdzina. Melduje potencjały szkoły, to mu się zdało, przekazają stanowiska. Przenoszę z urzędu do Komendy Głównej Policji. Rozkazuję! Komendant Główny Policji, pan inspektor Marek Działoszyński. Rozkaz personalny numer 1722 z dnia 7 marca 2012 roku Komendanta Głównego Policji. Patrz! Na podstawie artykułu 32 ust. 1, artykułu 36 ust. 1 i 2 oraz artykułu 37a punkt 1 ustawy o policji. Inspektora Jacka Gira, zastępcę dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji z dniem 9 marca 2012 roku zwalniam z zajmowanego stanowiska i z dniem 10 marca 2012 roku przenoszę z urzędu do Szkoły Policji w Słupsku i mianuję na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Rozkaz podpisał. Patrz! Komendant Główny Policji nad inspektorem Marek Działoszyński. Ta dzisiejsza zbiórka jest poświęcona zmianie na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Chciałbym podkreślić wyjątkowy charakter tej zbiórki. Jest to wyraz naszego podziękowania za lata służby dla Komendanta Jacyntego Bąkiewicza. Komendant Bąkiewicz niemal całe swoje życie służbowe od 1984 roku związał ze szkolnictwem policyjnym i również kończy tą służbę w Policji jako Komendant Szkoły Policji. Stanowisko Komendanta Szkoły w Policji w Słupsku obejmuje inspektor Jacek Gil. Inspektor Jacek Gil służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku i od początku można by był związany z tą szkołą. Jest to pewna ciągłość pokoleń też w tym sensie, że to właśnie Komendant Bąkiewicz był jego pierwszym przełożonym, uczył go fachu i inspektor Gil przez wiele lat pracował również w tej szkole.
W 2006 roku został zastępcą dyrektora Biura Kadry i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Tam również zajmował się zagadnieniami dotyczącymi szkolenia i doskonalenia zawodowego. Rozkazem Komendanta Głównego nad inspektorem Marka Działoszyńskiego, a z niej wyższym obejmuje obowiązki Komendanta Szkoły Policji. W imieniu Komendanta i swoim własnym życzę mu powodzenia i myślę, że zostanie tutaj przyjęty jako ten, który wrócił do tej szkoły kontynuować swoją karierę policyjną. Panie Komendancie, zechce Pan przyjąć do biura, aby mógł Pan tradycyjnie podpisywać tylko dobre decyzje. Bardzo proszę. Dziękuję. Poczet sztandarowy przed chwilą krzyku. Marsz! Panie generale, inspektor Jacenty Bąkiewicz, deleguję zdanie obowiązków komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Dziękuję. Panie generale, inspektor Jacek Gil, deleguję objęcie obowiązków komendanta Szkoły Policji w Słupsku. Dziękuję. Poczet sztandarowy. Do szyku! Marsz! Przez te wszystkie lata szkoła ulegała zmianom, zmieniały się obiekty, zmieniali się ludzie w niej pracujący, jednakże jedno w niej nie uległo zmianie. Wysoki profesjonalizm kadry i związany z tym również wysoki poziom nauczania. Kiedy w roku 2008 obejmowałem obowiązki komendanta tej placówki, obiecywałem, że nie będzie rewolucji, że postaram się utrzymać wysoki poziom nauczania, rozwijać bazę dydaktyczną. Nie do końca udało mi się dotrzymać słowa, szczególnie jeżeli chodzi o zmiany kadrowe. Kryzys, który pojawił się w Europie, dotknął również policję. Koniecznym stało się zredukowanie części kadry i pracowników. Na szczęście proces ten udało się przeprowadzić w miarę bezboleśnie. Dla większości pracowników udało znaleźć się nowe miejsca pracy. Kadra mundurowa została przeniesiona do najbliższych jednostek policji. Kryzys spowodował również spowolnienie procesu odnawiania i rozwoju bazy szkoły. Pomimo tego udało się ukończyć remonty auli, hali sportowej, Akademii Ganower E, budynku Wydziału Organizacji Szkolenia, wybudować nową strzelnicę, nową halę sportową. Pięknie prezentuje się odnowiony budynek dydaktyczny oraz budynek Georgii Gimińskiego. Bez problemu możemy się przemieszczać po szkole, wykorzystując wyremontowane ciągi komunikacyjne. Ale to nie obiekty stanowią największą wartość tej szkoły. Są nią ludzie w niej pracujący. Przez te wszystkie lata spotkałem tu wielu wspaniałych policjantów i pracowników. Nie chcę nikogo wymieniać, bo boję się, że mógłbym kogoś pominąć. To dzięki Wam kierowanie tą jednostką to była wielka radość i przyjemność. Dziękuję Wam za tę wspólną pracę, za zaangażowanie i poświęcenie.
Dziękuję kierownictwu Komendy Głównej Policji oraz kolegom komendantom szkół za te wszystkie lata współpracy. Dziękuję kadrze dydaktycznej, że tak dużą uwagę przywiązuje do jakości szkolenia. Dziękuję policjantom i pracownikom cywilnej logistyki za to, że ten proces szkolenia przebiega bez zakłóceń, że ta szkoła wygląda tak, jak wygląda. Bo wielką przyjemnością było wysłuchiwanie wszelkich pochwał dotyczących tej placówki. Dziękuję klasie mundurowej za przyjaźnionych służb, za wsparcie i cudowną atmosferę, z jaką spotkałem się w tym garnizonie. Wielkie podziękowanie dla samorządowców za ich zrozumienie i pomoc. Wiedziałem, że w trudnych chwilach mogę liczyć na wasze wsparcie. Dziękuję również innym instytucjom, z którymi miałem okazję współpracować. Przedstawicielom mediów. Przez okres mojej kadencji o szkole pisano i mówiono tylko pozytywnie. Wreszcie dziękuję słuchaczom za to, że wy jesteście. Ta szkoła istnieje tylko dlatego, że tu jesteście i się szkolicie. Przed wami początek drogi zawodowej. Wszystko zależy od was, od waszego zaangażowania i postawy. Jak mówi stare przysłowie, każdy plecaku woła wynosi. Ja też kiedyś zaczynałem. W szkolnictwie policyjnym przeszedłem wszystkie szczeble kariery, począwszy od wykładowcy, poprzez kierownika zakładu, zastępcę komendanta do obecnego stanowiska. Dziś, po prawie 30 latach służby, kończę swoją przygodę ze szkołą, a za chwilę z mundurem. Mogę powiedzieć jedno, tej decyzji sprzed lat nie żałuję. Szkołę przekazuję w dobre ręce. Cieszę się bardzo, że kierował nią będzie mój wychowanek, bo tak mogę powiedzieć. Inspektor Jacek Gil nie jest w tej szkole osobą anonimową. Pracował w niej przez kilka lat w zakładzie, którym kierowałem. Tutaj zdobywał tajniki wiedzy pedagogicznej. Dziś osiągnął najwyższy pułap tej jednostce. Życzę mu, aby kierowanie tą jednostką było dla niego taką samą przyjemnością, jak dla mnie. Niech nadal rozwija tę placówkę dla dobra policji i Słupska. Życzę mu samych sukcesów, wytrwałości w dążeniu do tego, by ta szkoła nadal się rozwijała i była nadal nie tylko najstarszą placówką dydaktyczną w Polsce. Rozstaję się z wami, ale coś tu zostawiam w tej szkole, w mojej szkole, w serce. Dziękuję. Kiedy w 2006 roku opuszczałem w podobnych okolicznościach mury tej szkoły, nie przypuszczałem, że będzie mi dane jeszcze wrócić, tym bardziej tak niespodziewanie. Gdy opuściłem tę szkołę, rozpoczynały się oczekiwane od dziesięcioleci przez jej kadrę i słuchaczy remonty. Dzisiaj to szkoła ze szkoły drewnianej pod względem posiadanej infrastruktury stała się szkołą murowaną. To przede wszystkim zasługa zawsze ciężko pracującej tu kadry i kierownictwa szkoły. Historia ludzkości dzieje się na tą przed narodzinami Chrystusa i po Jego narodzinach. Praca policji od jakiegoś czasu dzieli się i będzie zapewne się jeszcze dzielić przed euro i po euro. Natomiast myślę, że historia tej szkoły od dziś będzie tą przed komendantem Bąkiewiczem i po komendancie Bąkiewiczu. Mam nadzieję, że sprostam wyzwaniu, jakim jest doskoczenie do tak wysoko przez komendanta Bąkiewicza odstawionej poprzeczki, bo przeskoczyć ją będzie niezmiernie trudno. Kadra, z którą miałem przyjemność wcześniej pracować, obiecuję, że nie będzie łatwo, bo wiem, na co ją stać i postaram się to wykorzystać. Kadrze, której jeszcze nie znam, obiecuję, że będę ją chciał poznać, by wiedzieć, na jaką pomoc w realizacji naszych wspólnych zadań mogę liczyć. Słuchaczom i kierownictwu Komendy Głównej Policji mogę obiecać, że ta szkoła dalej będzie szkołą o najwyższym poziomie nauczania, choć przed jej nazwą nie ma słowa wyższa. Społeczeństwu Słupska mogę obiecać, że tak jak dotychczas szkoła będzie wizytówką tego miasta. Ponieważ nic bardziej mi krzepi niż skuteczność w dążeniu do celu i spełnianie zamierzeń, możemy tylko panu inspektorowi pozazdrościć zarówno skuteczności, jak i jej efektów. Konsekwencja w działaniu, szacunek dla pracy i policyjnej służby, wrażliwość i troska o ludzi, postępowanie zgodnie z zasadami, doświadczaliśmy tego na co dzień. Jeśli nawet nie zawsze było lekko, to towarzyszyła nam świadomość, że ku celom,
wiodą drogi trudne i łatwiej mówić o zasadach, niż postępować zgodnie z nimi. Kiedy ludzie mają poczucie sensu swojego działania, a dbał pan komendant o to zawsze, to z przekonaniem i wspólnie zmierzają w tym samym kierunku, pozostawiając po sobie trwały ślad. Mam nadzieję, panie inspektorze, że przez wszystkie te lata służby w szkole towarzyszyło panu poczucie tej wspólnoty, wspólnego celu i wspólnego działania. Staraliśmy się, żeby tak było. Dziękuję, panie komendancie. Życzymy panu wszelkiego spełnienia i dużo, dużo zdrowia. Baczność do defilady, ugrupowanie marszowe, kierunek prawo, maszerować pod oddziały spoczni. Baczność! Kurni w prawo!